Ludzie zawsze nas za to, że jej biały, rozjebaliśmy team. Nie uważam, że tak było do końca i potem było wiadomo, jak to, jak to wyszło. Bo, pasza nawet sam powiedział na hate parku, i była pierwsza osoba, która w ogóle wypowiedziała się na ten temat. Czyli, jak sobie, jak sobie pomyślicie, no to przez parę lat my nigdy nic nie mówiliśmy, bo nie uważaliśmy nawet, kiedy hate był, i no, raczej to też pokazuje, że my raczej nie komentujemy takich rzeczy. Ale tu muszę skomentować, bo bardzo mi się nie spodobał ten tutaj moment. Bo napisał, że dostał duży, spory hate przez to, że wyrzucili mnie, nie. I że ludzie nas wychwalają i tak dalej, że modlą się do nas, na no wiecie o osadzi, I że jesteśmy bogami Cesa. No i ogólnie chciałbym powiedzieć tak, że też od dłuższego czasu jak gram już nie VP i nawet VP też zdarzał się hate I teraz też znajduje się hejt. Nie uważam, że mnie ktoś tutaj uważa bogiem Cesa Myślę, że jedynie kto mnie uważa za coś to, że kiedyś byłem, no że mogłem, mogę być legendą Cesa, ale nie, że jestem Bogiem Cesa, bo bogiem nigdy nie byłem. Na pewno dobrze grałem, byłem w czołówce. Yy, przez niektórych uznawany za najlepszego. Prawdopodobnie dalej yy, z, mo można powiedzieć, że osiągnięcia i w CSGO. Na razie na ten moment jestem najlepszy w Polsce, jeśli chodzi o wszystkie nagrody i inne rzeczy. Ale to było kiedyś i nikt teraz już tego nie, nie pamięta. Znaczy bardziej o tym, że nikt tego nie wypomina na takiej zasadzie, że to dalej tak jest, bo tak nie jest po prostu i to widać po wynikach, widać po moich drużynach, i tak dalej. Widać też po moich grze, gdzie i tak uważam, że nie grałem jakoś fantastycznie dobrze, ale też nie grałem słabo w tych okresach Anonimo. Ale, ale tutaj myślę, że to jest trochę podkoloryzowane i tak dalej, szczególnie, że napisał, że dostał duży hejt. No i coś chciałem powiedzieć, no to, że wydaje mi się i jestem raczej tego pewny, że już wcześniej Paweł miał po prostu hejt na sobie od ludzi i komentowałem to w taki sposób, że yy, Paweł po prostu yy, dużo sam, samych takich memów zrobił na siebie i samego hejtu, to co wypisywał, myślę, że Suwek też potrafił, to nakręcił, kiedy dochodził K Kilar yy, i Menio, no to on napisał, że to jeden z lepszych teamów, że staramy się o top coś tam i tak dalej, więc yy, ja na przykład nie pisałem nigdy takich rzeczy, pisałem, że ktoś jest dobry, uważam, że jest dobry, ale nie pisałem, że będziemy najlepsi, że będziemy mieć w top tutaj za ileś tego i tak dalej, więc to jest kwestia tego, że on po prostu sam sobie to zrobił, to wypisując rzeczy na socjalach. No i mem memy się z nim zrobiły takie, że tu musi wysuszyć podkładkę, tu musi dużego oko, yy, tak zachowajmy kulturę, nie ciśnijmy mu, bo to, bo to nie, 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 o, nie o to tu chodzi, nie, nie mówię tego, żeby tu się czas zleciał i tak dalej, żeby go hejtować, w ogóle nie chcę, żebyście go hejtowali, bo myślę, że on ogólnie uważa, że to wszystko przeze mnie i ja nakręcam hejt na niego, nie o to mi chodzi, w żadnym, w żadnym tym stopniu, chodzi mi tylko o to, że sam sobie nakręcił na wszystkich socjalach te rzeczy, że go boli oko, boli, bolą go zęby, boli go głowa i tak dalej, a wcześniej pisał, że będą najlepsi i tak dalej. I, i, I ja to rozumiem tak, no możesz takie rzeczy wypisywać, tylko, że to działa w dwie strony, no. Jeśli tego nie zrobisz, no to wiadomo, że będą ciebie hejtować, no. Jeśli sobie ktoś z tym nie radzi i tak dalej, no to powinien przestać czytać komentarze albo czat, no. Jednak gdzieś to się pojawia. Ja nie chcę przypominać, jak ja dochodziłem do VP, to kurwa mnie tak ścisnęli ludzie, że w ogóle ja nie powinienem tam nigdy być i że jestem jebanym toksykiem. No i też tak ludzie mówili, Ale że ja się na tym nie skupiłem, tylko grałem swoje, bo wiedziałem, ile jestem warty. No to nie interesowałem się tym i robiłem swoje, no ale Paweł najwidoczniej po prostu czyta te gówno wszędzie na internecie. Jak powiedzmy tam z nim jadą. Ja ogólnie rzecz biorąc, nie uważam, że hejt się zwiększył. E, powiedzmy, że tam sobie oglądam jakieś mecze sporadycznie zaglądam na czat, albo co tam się dzieje i nie, nie sądzę, że jakoś e, e, cisną na zasadzie, że. E, nie wiem. Mm, w IPEC jesteś jesteś jesteście i tak dalej. Myślę, że nie o to chodzi. Ja ogólnie sam nie jestem jakoś zły na to, że mnie wyrzucili z drużyny. Nie mam z tym problemu. Znaczy, problem jest taki, że ja przez rok. Myślę, że byłem całą zalepą w Teamie, czyli jak trzeba było przez pół roku nie prowadziłem, bo prowadził menio i ja nic nie robiłem praktycznie w Teamie takich rzeczy, że taktyki i tak dalej. Ja się raczej nie wypowiadałem i nikomu nie zabierałem wolnej ręki. I, i tak dalej. I taką zalepką byłem w drużynie, że tu się zmieniłem, byłem snajperem, potem nagle byłem sniperem i iglem, potem byłem riflem i iglem, także ja cały czas. Ja cały czas tak, jakby zapychałem dziurę w teamie, żeby grało się jak najlepiej dla timu i nikt nie patrzył na to, jak ja co lubię najbardziej, tylko było tak: poprowadzisz Janek, bo nie ma igla, no dobra, poprowadzę. Janek, zagrasz teraz Lifra, bo mamy szansę na przykład wziąć na i igla, zagram to i zagram ten. I, I cały czas zapychałem te dziury i nikt mi nawet za to nie podziękował, że przez rok starałem się i szukać ludzi do timu i zmieniać role i tak dalej. Inni ludzie raczej w tym teamie cały czas mieli te same role, tylko moje się zmieniały i nikt na to też nie patrzył. Dobra, i wracając, no tutaj. Tutaj napisał i że Holder, no to to jest raczej w przynośni, bo no, no, oni mnie tam wyrzucili na pewno po relacjach tak za, jak zawsze to wyglądało w No i, i czy tutaj, yy, yy, no napisał, że tutaj coś tam w, w, w tym tamtym... Tu napisał, że change linear line, we are doing really well, we are somewhere around the top 20, we played decently, but then we decided to do the roster change, and the next Illuminar team, which next was not working as well as the previous one. To znaczy ja bym powiedział tyle, jeśli patrzymy na flashpointa ostatniego, jak my graliśmy wtedy z no to źle nie zagraliśmy, tam brakowało 16-14, yy, dwa albo trzy mecze, żeby wyjść też dalej, gdyby nie mecze 16-14, więc myślę, że powiedzieć można, że było podobnie. Te flashpointy to też chyba jako RMR się zaliczał, nie? Dobrze mówię? Czy, czy mi się coś w głowie. No dokładnie, i tam też nam brakowało mało. A pamiętam, że jakbyśmy wygrali parę meczy, to bylibyśmy strasznie wysoko. I jakby czy to dalej mieliśmy tam szansę jechać na któryś turniej. Jema, yy, nie? No, 40 los i tak dalej, jakbyśmy wygrali. Były dwa, tak, 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 ale chodzi o to, że jakbyśmy, no na pewno z tym mecz z Nipem też dużo po namieszał, bo jakby nie to, to pewnie byśmy od razu dali radę, no i tam wystarczyło zagrać y, BIOM, y, wygrać jeden z tych meczy, co przegraliśmy 16 dwa razy na przykład na, to było y, Debel Pony, czyli Hit teraz. przegraliśmy w dogrywce na Newku i w jednym meczu przegraliśmy też jakoś 16-14 z chyba przewagą, czy, czy coś w tym stylu, także tam też było pi, mi, milimetry, że tak powiem, no dostanie się. No, no, ale wyszło jak wyszło, nie. Także też uważam, że byliśmy bardzo blisko. No i może jakbyśmy grali dalej i tak dalej i każdemu się dobrze grało w tej drużynie to byśmy coś osiągnęli. No na razie to jest na pewno dobre osiągnięcie co teraz zrobili, bo nasze znaczy, dobre, no to je pojechali na RMR spoko, no ale nie wyszli, nie? Jakby wyszli, to by można było na pewno mówić, że o wiele lepiej im to wychodzi, no na razie jest podobnie. No i minęły 4 miesiące, na razie był RMR, my tam graliśmy chyba pół roku, czyli zobaczymy, czy za 2 miesiące, yy, czy też coś dalej osiągniemy, powiadom na jakiś turniej, by to było ciekawe. Yy, I tu pisze, że nie chciałby tego znowu wyciągać, bo przeszłość to jest przeszłość, ale i tak naprawdę o tym pisze, co tutaj było, nie? Więc... Yy, yy, niby nie chce wyciągać, a wyciąga, no to, to takie jest, wiecie. Ale tak jak mówię, nie chciałbym, żebyście tutaj go hejtowali, bo nie o tym mi chodzi. Yy, yy, tutaj napisał, że piknęliśmy Snatcha i Ralena. I oni nie chcieli kontynuować tak ze mną, yy, i ja nie chciałem kontynuować z nimi. To znaczy to wyglądało tak. Yy, w grudniu, po tych turniejach wszystkich i tak dalej, jak tam doszło do mnie to wszystko, jak to wyglądało, powiedzmy, byłem, no poszedłem do... No miałem kola, powiedzmy, z psychologiem. Yy, nie, banalność, się, znaczy, no przynajmniej timeouty jakieś długie na tych ludzi, co, co aż tak wyzywają, proszę, yy, Garcia i Wako. Yy, tu chodzi o to, że... Właśnie w grudniu na początku ja miałem gadkę z psychologiem i powiedziałem mu, że się źle czuję, że nie sądzę, żeby ta drużyna dalej wyglądała w takim składzie, jak wygląda. To jest wypowiedź Moska, że, że ta drużyna tak dalej będzie wyglądać, że wiem, że będą zmiany. Zresztą podpisaliśmy kontrakty nasze oni tylko tam do końca roku, więc wiedziałem, że do końca roku to nie wytrwa i chciałbym po prostu i powiedziałem, że potrzebuję przerwy, bo, bo nie dam rady, nie? No ja mówię, no to, to wiesz, to, to na, ogólnie to tak, szedłem na test, powiedziałem chłopakom, słuchajcie, yy, no mam yy, problem taki, bo naprawdę, no siodła mi psycha i nie, nie mogę się skupić tak, że źle mi się bardzo gra i no muszę po prostu odpocząć, nie? No i nic, nie dostałem w ogóle odpowiedzi na tesie, nie? Była martwa cisza, tam może jedna osoba, ktoś powiedziała, no okej, okay, czy coś w tym stylu i tyle. Taka, taka była odpowiedź po prostu na tesie, nie? Także była wielka cisza, jedna słowa powiedziała, no ok. No to tak, e, do smutku mi się zrobiło też, powiedzmy. E, tak, wtedy jak przechodziłem na ławkę, nie? Powiedziałem, że potrzebuję na ławkę, jeśli potrzebuję przerwy. I wtedy wszedłem na test, powiedziałem, jak to wygląda, że gadałem z psychologiem i potrzebuję e, potrzebuję przerwy. I dostałem tylko ok. E, dostałem tylko ok na tym, na, 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 na testie. I, I wyszedłem i tak naprawdę później przez parę naście dni. Nie dostałem odpowiedzi, jak to, jak to będzie, będzie wyglądać. Także, to i co tutaj jeszcze pisał, że oni też nie chcieli kontynuować ze mną? Znaczy, ja pamiętam w ogóle inną sytuację, że na porządku to miało wyglądać tak, że tam była info w tym składzie, co miał powstać, że miał nie grać w tym Mocek, ale ja tak naprawdę namówiłem tam chłopaków, żeby on grał i myślę, że Adrian też, żeby była cały czas z, z, z Pawem giera. <coughs> Albo, no bo po prostu oni nie chcieli. No ale namówiłem i co, no i potem zostałem wyjebany, no i takie jest życie, słuchajcie, takie jest życie, to znaczy ja nie mam problemu z tym, że zostałem wyjebany, ale nie zostałem poinformowany, bo zawsze Adrianowi mówiłem, że jeśli kogoś chcemy wyrzucić albo coś się dzieje, to albo powinien pójść jakiś warning na zasadzie, że słuchaj, opierdalasz się, nie robisz tego i tego, jak się nie poprawi, to no to to pożegnamy się, albo po prostu z bomby przyjść, powiedzieć, słuchaj Janek, mam coś ważnego do powiedzenia, to wygląda tak, to wygląda tak i tyle, nie? Y no i tyle, no. coś, to jeszcze więcej, nie, więcej, więcej rzeczy mi się chyba na, na, wiesz, tam i tego nie chcę wyciągnąć też nie chcę, żeby yy, to jakoś źle wyglądało, nie chcę, żeby go ludzie hejtowali dalej, bo tak jak mówię, moja wypowiedź, którą tylko podałem przez cały ten okres, odkąd nie gram Anonimu, to było to, że ogólnie do nich nic nie mam, ale po prostu nie mam z nimi o czym rozmawiać. I ja to dalej utrzymuję, to była jedynie moja wypowiedź na temat tego, co tam się działo i tak dalej, ale tu po prostu to, co tutaj jest tak jakby zrzucanie na, 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 na na to, że on przeze mnie jakby dostaje y, tam hejt i tak dalej, yy, myślę, że to jest trochę wybielanie powiedzmy siebie, a, a oczernianie mnie. Nie wiem, na takiej zasadzie tak się po prostu poczułem. Może on też yy, yy, nie chciał tutaj nie wiem, jakby po prostu z mojej strony to wygląda tak, jakby to była moja wina, yy, że to wszystko się tam dzieje i tu też było, że nie miał wolnego miejsca. Czekaj, tu jeszcze... No, ogólnie, no. no, where we had the greatest scenario To znaczy, ja słyszałem od ludzi, że tam też nie były jakieś kłótnie, ale jak się pogodzili, no to w porządku. No, ale słyszałem różne rzeczy, że różne rzeczy się gadało tam, e, tam u nich w środku, no ale to tam... E, on tam napisał, że też grał gorzej ze mną. I nie wiem dlaczego, ale nigdy nie mógł znać siebie. Myślę, że to jest przez to, że w poprzednich teamach miał duży strong voice. I kiedy my graliśmy coś, to mógł to po prostu na to jakby gadać i przewyższać. Znaczy, ja bym powiedział tak. Nie chcę nic mówić, ale przez pół roku ja nie prowadziłem, nie? Powiedzmy od stycznia do. No, do wakacji, kiedy Key odszedł, nie? Ja nie prowadziłem tak naprawdę i nigdy nie było tak, że ja mówiłem, ja, że ja prowadziłem i ja miałem jakieś główne słowo. Ogólnie to było tak, że ja dawałem raczej ludziom się wypowiadać. I komentowałem oczywiście, no bo to nie może być tak, że ja nie komentuję, nie? Myślę, że na pewno to była wywołana może presja, że gra ze mną, ale myślę, że po takim doświadczeniu, jak Ma Paweł i tak dalej, no to mnie to trochę dziwi, nie? Rozumiem, ale mnie to dziwi. Czułem na odpowiedź i w walkę Ale ja tu nie, nie jadę w ogóle z moskiem. To tu nie chodzi o to, że ja mu teraz cisnę, czy coś w ten stylu. Nie, nie obrażam go i nie chcę, żeby to też było tak traktowane i nie chcę, żeby tu go ktoś obrażał i nie chciałbym, żeby chodził ktoś i mówił, że mocek jest przechujem, bo mnie wyrzucił, czy coś w ten stylu. To jest w ogóle bez sensu i, i, i nie o to mi chodzi. Po prostu chodzi mi o to, że tutaj ja się poszłem tak, jakby chciał yy, siebie wybielić a mnie oszernić. I, I tyle. Yy. No, i tu też było, że on koluje po ct i że praktycznie koluje zawsze co rundę. I... I feel like I could not do it before because my voice was not strong enough. No ja pamiętam ogólnie, że co do CT, ja zawsze mówiłem, że nie powinniśmy mieć do końca prowadzącego w CT, bo uważam, że każdy powinien gadać, więc każdy miał wolną rękę w CT, więc. Czułem, że czuję po tych wypowiedziach, że ja blokuję, a, 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 a tak nie było. Ogólnie tak jak mówię, co yy, do Anonymo, to, to chciałem, żeby tam większość wygrała, ale po tym, po tym newsie po prostu yy, tym bardziej mi się jakoś tak jakby żal albo smutek albo takie niechęcenie do tego yy, wyszło, bo po prostu to co powiedział Siuuu! Prowadzący satelikę, znaczy no... No i tyle, no. I, i, I chciałem to wyprostać. Po prostu mi się smutno zrobiło, jak to przeczytałem, bo tak jak mówię, y, ja y, w żadnym stopniu. Y, y, no nie wiem, czy wy pamiętacie, że ja coś mówiłem po podejściu po z Anonymous, albo coś z y, tego? Y, 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 mówiłem coś. No, ja się nie wypowiadałem, nie? I myślałem, że tak to zostanie. A myślę, że też wiecie, że do ja cały serducho zawsze wkładałem, tam Next się też wypowiedział, jak chcieliście, to co mogliście posłuchać. W przerwę poszedłem, poszedłem na dwa tygodnie, dostałem wyjebany Szy przy, przez ileś tam nie, nie wiedziałem co się dzieje, no i chuj, no. I, i, I czy ja się jakoś mocno tam zacząłem jechać, czy, czy ten... po prostu nie chciałem z nim rozmawiać, nie. Siu I tyle, nie? Kurwa daj i powodzenia ci Paweł życzę i, i życzę ci jak najlepiej, graj sobie tam z chłopakami. A tylko dodam jeszcze jedno, że pamiętam moment kiedy on chciał odejść do... Yy, yy, ...Mad Lions to się mnie pytał czy chce odejść i czy... Yy, ...czy ten... Yy, ...czy jak ja to widzę czy, czy byłbym zły i co on uważa, co ja uważam. Ja mu powiedziałem, że uważam, że jeśli uważa, że... Czuję to wyjście, znaczy podejście do to do jak najbardziej powinien i nigdy się jakoś nie obraziłem. Dalej mieliśmy ten i, i wiesz, i zawsze spokojnie ja naturalnie do tego jak chłop podchodzę, chociaż mo, można powiedzieć, że się w jakimś tam stopniu obraziłem po tym wy, ne, wyrzuceniu z, z anonyma. A w czemu w zasadzie Kaios jest w w momencie, gdy widzieliście, że macie szansę na na EMF, po tym flashpointzie? bo okej, okay, yy, no zakładam, że po prostu nie chciał z kimś grać. No. Ale nie jestem pewien, no to musicie się jego pytać. No chyba nie chciał ze mną. Ja też miałem spotkanie z Michałem, to w końcu zrozumiałem, o co po prostu chodzi. No jeśli ktoś nie przeżył jakieś tam, nie, nie doświadczył czegoś, to myślę, że jak najbardziej to rozumie, a myślę, że właśnie w momencie, kiedy mi trochę psycha siadła, ja myślę, że po prostu Paweł i Jaden pomyśleli, że ja fejkuję i po prostu nie chce mi się grać, a myślę, że Paweł też miał problemy na pewno i pracował tutaj też, napisał w tym wiedzie, że pracował z psychologiem, więc myślę, że powinien po doświadczeniach rozumieć, jak to jest. Może teraz to rozumie i, i tyle. no. Ja nic nie fejkowałem, po prostu się źle czułem, yy, To był moment, gdzie nie chciałem się stać z nie chciałbym się patrzeć na Cesę, Jak graliśmy te mecze, to byłem bardzo. Yy, wycofany. Nie? Gdzie wiecie, że raczej jestem. Yy, taki yy, no dynamiczny, to jest złe słowo na moją tuszę, ale energiczny, wiecie, na kamuse lubię sił pierdolnąć, tu se lubię tego. Yy, wiecie o co chodzi? No, raczej nie wyglądam na osobę zamulającą czy coś. Czasem zdarza się z stream, jak jestem zmęczony. Ale czuję się jako energiczna i w CESie też zawsze lubiłem bardzo yy, zabawę, tak? Chciałbym o tym wszystkim pojechać na Gdańsk Games, bo poprosił mnie Suwek, ja powiedziałem, że nie ma problemu pojadę, nie? Ja po prostu powiedziałem sobie tak, że e, jeśli potrzebują pomocy, tam osoby, i prawdopodobnie Suwek chciał, żebyśmy sobie to tam wszystko wyjaśnili. E, no można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu czekałem, że ktoś podejdzie, chodź Janek, coś tam pogadamy, ale tego nie było, więc ja też tak, no ja wiem, że to może zachowanie Siu! nie było do końca e... prawidłowe, albo po dżentelmeńsku, ale po prostu nie, nie widziało mi się, żeby się uśmiechać, albo się cieszyć z czegoś na tym LANie, ja tam pojechałem po prostu jak, jak tu mówi ten, e... jak to mówi... Kto to mówił? Baloteli, tak? Czyli Stonosz jak przychodzi do domu i podaje list komuś, to co? Kurwa, cieszy się? Nie cieszy się. No to ja tak samo. Sió!